Lubawa dzisiaj 13,5% na plusie, Nowawiz Group 11,9% na plusie i to na rynku, na którym polski WIG spadał o prawie 1%. Powiemy sobie dzisiaj o tym, dlaczego takie wysokie wzrosty na tych dwóch spółkach, no i pytanie, czy te wzrosty też mogą być kontynuowane, no bo myślę, że to jest najbardziej istotna sprawa. Zaczniemy sobie od Lubawy, a później przejdziemy właśnie do Nowawiz Group, ale zanim do tego dojdziemy, to chwila mojej autopromocji, bo dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można dołączyć do naszej zamkniętej społeczności na Facebooku, gdzie mówimy o interesujących spółkach, też omawiam wyniki finansowe. Teraz będzie okres wyników za czwarty kwartał i raportów rocznych. Niektóre spółki nie publikują samego czwartego kwartału, tylko od razu, od razu roczny, więc teraz też ten sezon się praktycznie w lutym już zaczyna. Oprócz tego daję dodatkowe filmy o spółkach z Waszych komentarzy oraz o takim podsumowaniu tygodnia z tych spółek, które ja osobiście, ja osobiście obserwuję. Myślę, że warto, zobaczyć jak to wygląda od środka jak dokładnie wygląda nasza nasza społeczność tylko do dzisiaj do 23:59 i 59 sekund można dołączyć później ta możliwość już będzie zablokowana link w opisie filmu oraz też w przypiętym komentarzu a my przechodzimy do spółek i zaczynamy tak jak mówiłem od lubawy lubawy od grupy lubawy i to jest myślę że dosyć istotne bo lubawa oczywiście no, kojarzy się z militariami każdemu kto wie jakby czym jest lubawa Każdemu kojarzy się właśnie z tym rynkiem wojskowym, ale nie do końca tak, tak jest. To znaczy, rzeczywiście, Lubawa jest na tym rynku wojskowym, ale jest też na kilku innych rynkach, to znaczy, na przykład artykuły reklamowe. I tutaj chodzi o jakieś banery, jakieś na przykład parasole na ogródkach piwnych, oni to robią. I co ciekawe, do tej pory to to był największy segment lubawy, czyli Lubawa nie zarabiała najwięcej na wojskowości, na militariach, na jakichś, nie wiem, systemach maskujących tego typu rzeczach, mimo że to też sprzedawała, tylko właśnie na. Artykułach reklamowych, to była ta największa, największa część. Oczywiście, też właśnie ten sprzęt specjalistyczny, wojska, policji, innych służb mundurowych, też tkaniny, produkcja tkanin, w tym powlekanych to też jest dosyć istotny segment, jeżeli chodzi o lubawę. No i jeszcze pozostałe, jakieś artykuły gumowe, kleje, ale to jest bardzo mała część z całej, całej grupy. No i biorąc pod uwagę lubawę, dzisiaj 13,5% w górę. Oczywiście mieliśmy ten taki mocny wzrost w momencie wybuchu wojny. Ze względu na to, że Lubawa właśnie jest skojarzona z militariami, no ale dzisiaj prawie 13,5%, tam nawet było w porywach troszeczkę więcej, tam około 15% na, na plusie, zwłaszcza, zwłaszcza rano. No i co spowodowało te takie dobre e, dobry kurs, no oczywiście wyniki finansowe, które zaskoczyły chyba wszystkich. Zresztą po reakcji tego kursu to widać mnie też bardzo mocno te wyniki zaskoczyły, biorąc pod uwagę lubawe, szacunkowe, jednostkowe wyniki. Tutaj jest bardzo istotne. Mówimy o jednostkowych wynikach, czyli właśnie głównie za, za ten segment militarny, jednostkowe wyniki za 23 rok. No i tak, jednostkowy szacunkowy przychód 154,1 miliona wobec 70,4 w 2022, wzrost o prawie 120%. Jednostkowy szacunkowy zysk netto 17 milionów wobec niecały, niecałego pół miliona w 2022 roku. Wzrost 16,6 miliona złotych. No i oczywiście za pierwsze trzy kwartały wiedzieliśmy o tych wynikach. Jeszcze raz powtarzam, to są jednostkowe wyniki, skonsolidowanych jeszcze nie mamy. I biorąc pod uwagę te jednostkowe wyniki, no to oczywiście nie wiedzieliśmy, co będzie w czwartym kwartale. Za pierwsze trzy kwartały znaliśmy. I jeżeli chodzi o ten czwarty kwartał, no to, to byłoby, wychodziłoby 127,6 miliona złotych przychodów. W stosunku do niecałych 34 milionów rok wcześniej, czyli wzrost o ponad 270% i zysk netto na poziomie prawie 28 milionów złotych. Tak? No bo tutaj oni mówią o tym, że szacunkowy zysk netto 17 milionów. Ale przez trzy kwartały tu była strata netto, jeżeli chodzi o te wyniki jednostkowe. I to jest około 28 milionów złotych wzrost o 700%, ponad 700%, jeżeli chodzi właśnie o ten zysk netto. Świetne wyniki, jeżeli chodzi o spółkę Lubawa. Porównywalnych tutaj wyników nie było w poprzednich kwartałach, nawet w tych kwartałach, gdzie, nie wiem, były jakieś zdarzenia jednorazowe, czasem, czasem takie rzeczy się wydarzały, chociaż to bardziej na, na wynikach grupy zaważało, a nie na samej, samej lubawie. No ale myślę, że nikt się nie spodziewał aż tak dobrych wyników, jeżeli chodzi właśnie o lubawę, też ze względu na to, że poprzednie kwartały tego nie tego nie zwiastowały. Chociaż były pewne istotne elementy, o których sobie też za chwilkę powiemy. W każdym razie jakbyśmy zobaczyli sobie na poprzednie kwartały, no to mamy ostatnie wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Teraz mówimy o skonsolidowanych wynikach. No to biorąc pod uwagę te skonsolidowane wyniki, one nie były jakieś takie super, które dawałyby nadzieję na to, że Lubawa będzie miała te, ten bardzo dobry czwarty kwartał. No bo zauważmy, biorąc pod uwagę te przychody, no to największe były, jeżeli chodzi o przychody, w segmencie reklamowym, czyli te, te parasole do ogródków piwnych. I to było prawie 104 miliony złotych przychodów, zysk prawie 15 milionów. Dalej mieliśmy segment tkanin, sprzęt specjalistyczny 84 miliony, 20,6 miliona e, przychodów i jednostkowo Lubawa sprzedaż 26,5 miliona i no była ta strata 10,8 milionów, o której sobie już mówiliśmy. Czyli widzimy, że no tutaj okej, okay, te materiały reklamowe e, dalej się e, dalej było najważniejszym segmentem, bardzo ważnym segmentem były te tkaniny, ale sama Lubawa nie była jakaś taka bardzo bardzo, bardzo istotna i tutaj te wyniki finansowe nawet były trochę gorsze niż w, w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, ale tutaj też tam były jakieś z tego co pamiętam, zdarzenia jednorazowe. Tam, biorąc, biorąc pod uwagę właśnie ten okres, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci kwartał, te wyniki były wyższe niż, niż naturalnie niż zazwyczaj tak, zazwyczaj tak, tak jest. No i biorąc pod uwagę Lubawę, no to jak sobie zobaczymy na wcześniejsze lata, no to tutaj też nie ma niczego, co by mogło zwiastować, że ten segment, no w dużej mierze sprzęt specjalistyczny, no on w dużej mierze odpowiada za Lubawę, że jakoś strasznie mocno się rozwinie. We wcześniejszych kwartałach, no też tutaj nie mówimy o tym, że było jakoś super. Cały czas to te, te materiały reklamowe i tkaniny były w okolicach 100 milionów jeżeli chodzi o, zauważmy, pierwsze trzy kwartały 23 22 roku, więc to też nie dawało nam jakiś takich powodów, że rzeczywiście tutaj musi się coś bardzo dużo bardzo dużo zmienić. I jeżeli chodzi o całą grupę, nawet były takie informacje trochę trochę negatywne, to znaczy w kontekście tego, że właśnie były tam niekiedy zdarzenia jednorazowe w 23 roku dostali pomoc dla sektora energochłonnych on, energochłonnych ponad 5 milionów złotych, to na jakby w całej, w całej w całej grupie, bo tutaj spółka zależna Miranda otrzymała tę, tę pomoc. Też Lubawa miała taki problem, że robili taką umowę w konsorcjum. Oni byli partnerem konsorcjum, tam liderem był jakiś, jakiś, jakiś Janusz, i to, był, to była umowa ze Skarbem Państwa, i później Skarb Państwa wystawił notę obciążeniową. Karę umowną 3 ponad miliony złotych ze względu na nieterminową realizację umowy. Także to były nawet informacje takie negatywne odnośnie samej spółki Lubawy czy, 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 czy grupy Lubawa. Więc tutaj też no, nie było żadnych takich powodów, żebyśmy mogli oczekiwać, że akurat ten czwarty kwartał będzie aż tak, aż tak dobry, aż tak mocny, biorąc pod uwagę Lubawę. No ale. Patrząc na ten sprzęt, segment sprzętu specjalistycznego, czyli tutaj w dużej mierze, w dużej mierze lubawa. Mówimy o tym, że, że tutaj działająca głównie w segmencie sprzętu Lubawa odnotowała sprzedaż 26,5 miliona, słabszą rok wcześniej, zmniejszenie przychodów segmentu w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego wynika z osiągnięcia w okresie porównywawczym przychodów większych niż typowo osiągane w tym okresie, więc też mogliśmy zakładać, że ten 22 ciężko, żeby się ją powtórzył, że skoro to są przychody większe niż osiągane w, w, tym, w tym okresie. No, ale mieliśmy też w raporcie dosyć istotne informacje, które mogły nam mówić, że coś tutaj się zaczyna zmieniać w samej Lubawie. I tak naprawdę były też te informacje w raportach ESPI. Mówię tutaj o bardzo dużych umowach i za każdym razem, kiedy ta duża umowa była w, maj, w marcu, w maju, to był jakiś taki mocny wzrost na kursie, ale on nie był trwały. I tak, mieliśmy informację właśnie w marcu, że podpisali ze Skarbem państwa umowę. Opcjonalną na, łącz na łączną wartość ponad 200 milionów złotych brutto, nie więcej niż 350 milionów złotych, tak, tam jest dużo sprawa, prawa opcji. No, oczywiście y, mówimy o wiel wieloletniej umowie. Umowa obowiązuje do kamizelek, kuloodpornych zintegrowanych w liczbie terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku obowiązywania umowy, także mówimy tutaj o umowie wieloletniej, no ale 200 baniek, minimum 200 baniek, gdzie to może być nawet 350, to to robi wrażenie. Y, 23 maja też podpisali y, Miranda, czyli Spółka zależna podpisała umowę w Turku z Agencją Uzbrojenia. Łączną wartość 135 milionów złotych brutto, wartość zamówienia gwarantowanego 67 milionów, a opcja była 67 milionów. Także no, no ta też cała grupa podpisywała jakieś, znaczy spółki z grupy podpisywały też jakieś takie bardzo istotne, istotne umowy. No i Lubawa też mówiła o tym, że podpisała umowę na ponad 20,5 miliona złotych odnośnie chociażby namiotów. Więc tutaj kilka tych umów naprawdę potężnych było, i jeżeli chodzi o Lubawę, i jeżeli chodzi o spółkę. Spółki z grupy, z grupy Lubawa. I jeszcze ostatnio też mieliśmy umowę w grudniu, że aneks do umowy z Agencją Uzbrojenia i tutaj Lubawa, czyli jako członek konsorcjum, podpisało taki aneks i wzrasta wynagrodzenie wykonawcy z niecałych 70 milionów do 112,5 miliona, prawie 112,5 miliona. I to mogły być takie. Pierwsze informacje o tym, że, że coś tutaj się zaczyna dziać. Tylko, że jakby problem jest taki. Ja nie chcę tutaj teraz zgrywać kogoś, kto powie, że to, to było do przewidzenia, że ten czwarty kwartał będzie taki świetny, bo nie mamy informacji, kiedy ta, ta kasa będzie fakturowana w tych, w tych właśnie raportach. Więc tutaj no, ciężko moim zdaniem było przewidzieć, że akurat ten czwarty kwartał tak, tak wystrzeli. Ale pytanie, czy skoro ten czwarty kwartał tak wystrzelił i oni mówią o tym, że zwiększone przychody są realizowane ze względu na istotne kontrakty, głównie te, które podpisali. Pozyskali w 23 roku, to czy my nie mówimy o tym, że w kolejnych kwartałach może się to powtórzyć? I tak myślę, że ten pierwszy kwartał też będzie, moim zdaniem, bardzo istotny, jeżeli chodzi o lubawę, bo jeżeli tak, takie wyniki się powtórzą, to oznacza, że to rzeczywiście w kolejnych kwartałach jest duża szansa, że dalej będą te wysokie wyniki. No, z tego komunikatu tak by wynikało, że to nie jest tak, że jednorazowo mamy coś się tam wydarzyło, tylko te kontrakty, te duże kontrakty, o których sobie przed chwilą mówiliśmy. Spowodowały ten wzrost wyników, a te wyniki są, znaczy te kontrakty są wieloletnie. No więc my tutaj mówimy o, o naprawdę kolejnych kilku ładnych kwartałach, jeżeli rzeczywiście tak, tak, jest, jak ja, tak jest, jak ja myślę. No Oprócz tego takich z rzeczy troszeczkę pobocznych odnośnie Lubawy, no to mamy coś takiego jak Grupa WB. Największy polski producent oferujący technologię łączności dowodzenia, zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak systemy obserwacyjno-rozpoznawcze, dowodzenia, systemy kierowania ogniem uderzeniowe, cyberbezpieczeństwa. Dlaczego o tym, dlaczego o tym mówię? No bo jeżeli zobaczymy na prezesa Spółki Lubawa, to to jest pan Marcin Kubica. Chyba nie ma żadnego związku z Robertem i w każdym razie Marcin Kubica dołączył do grupy WB, doświadczony menedżer dołączył do grupy WB, objął stanowisko dyrektora operacyjnego grupy no, w którą w skład chodzi 20 spółek w Polsce i za granicą. To też myślę, że dla Lubawy jest no, takie istotne, zacieśnianie pewnych, pewnych tutaj kontaktów, tak, czy pozyskiwanie nowych kontaktów, więc coś takiego myślę, że jest na pewno na plus dla grupy Lubawa. No, oprócz tego też druga faza programu Wisła z pierwszymi trzema umowami. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jeżeli chodzi właśnie o tę. Wisłę, bo na razie, e, biorąc pod uwagę łączną wartość podpisanych umów, 9,3 miliarda dolarów netto, czyli prawie 50 miliardów złotych brutto, dostawy są zaplanowane na lata 26-29. E, no i e, przedmiotem osobnych, dopiero planowanych umów będzie dostawa elementów systemu, systemu dowodzenia e, IBCS oraz polskich komponentów dla drugiej fazy programu Wisła. Dlaczego o tym mówię? Bo w pierwszym fazie programu Wisła wojsko kupiły systemy maskowania. I właśnie od Lubawy, więc to może być jakby kolejny kontrakt, który będzie dla Lubawy, no bo tutaj biorąc pod uwagę to, co się będzie działo, no to teraz właśnie będą te przetargi odnośnie komponentów dla drugiej fazy programu Wisła, to dostawy mają być zaplanowane na lata 26-29, no czyli już tak naprawdę trzeba to zacząć ogłaszać, więc tutaj Lubawa też myślę, że może na tym zarobić, skoro już na Wisła jeden coś, coś zarobiła. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Lubawą, to ja polecam takiego od Peterowicza, szeregowy inwestor, on często daje jakieś wpisy różne właśnie odnośnie Samej spółki, spółki Lubawa. Oczywiście wszystkie linki, z których ja korzystam, macie w opisie filmu. Jego, jego Twittera też macie w opisie filmu. Myślę, że warto e, obserwować, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie spółką Lubawa, bo takie fajne, merytoryczne rzeczy tutaj wrzuca. No pamiętajmy też o tym, że te wydatki na uzbrojenie cały czas się zwiększają i zawsze, jakby dla mnie, jeżeli chodzi o Lubawę, problemem tutaj było to, że oni są bardzo mocno kojarzeni z tym wojskiem. A zawsze było to tak, że to jednak materiały reklamowe ciągnęły grupę. To wojsko tam było tak na drugim, trzecim miejscu bardzo często. Teraz się okazuje, że może to będzie najbardziej istotny segment w końcu w Lubawie, czyli tak naprawdę tak, jak powinno być. No i mówimy o kapitalizacji pół miliarda złotych. Jeżeli rzeczywiście, biorąc pod uwagę spółkę, oni będą robili jednostkowo te 17 milionów, powiedzmy, nie wiem, 15 milionów, jeszcze dokładamy do tego Mirandę, znaczy te, te spółki zależne wszystkie, które w segmencie materiałów reklamowych dobrze sobie, dobrze sobie radziły, no to nie można powiedzieć, że to jest jakaś wygórowana wycena, pomimo tego potężnego wzrostu, 13,5% wzrostu. Tutaj chciałem zauważyć, że jeśli chodzi o Lubawę, byliśmy wyżej, także to nie jest ich absolutnie... Absolutnie ich, ich ATH. W każdym razie myślę, że najbardziej istotne jest pytanie: czy to są kontrakty długoterminowe, które będą fakturowane z każdym kolejnym miesiącem? Myślę, że to jest całkiem realne. jeżeli tak, no to to by oznaczało, że lubawa. Będzie raportowała za każdym kolejnym kwartale też tak dobre, dobre wyniki, albo porównywalne wyniki z tym właśnie czwartym kwartałem 2023, jeżeli mówimy o wynikach jednostkowych. Ale jeżeli biorąc pod uwagę wyniki skonsolidowane, to podejrzewam, że one jeszcze powiększą ten ogólny wynik znaczy, i spółek zależnych powiększą jeszcze ten ogólny wynik, jeżeli chodzi o grupę Lubawa. A przechodząc do drugiej spółki. Pomówimy sobie o z Group, które dzisiaj rosło ile? 11,9%, czyli nie tak dużo jak, jak Lubawa. z Group, który działa w segmencie OZE. I teraz ktoś może powiedzieć zaraz, zaraz, jeżeli chodzi o OZE, no to mamy trochę Lipton w tym momencie, no bo. Biorąc pod uwagę ceny paneli fotowoltaicznych, one cały czas spadają, więc dlatego spółki z branży OZE no w tym momencie są nisko wyceniane. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę te ceny paneli fotowoltaicznych, one cały czas spadają, więc nie wiem, jeżeli ktoś jest na przykład dystrybutorem, producentem, no to, no to troszeczkę ma przekichane, ale Noawiis Group działa zupełnie inaczej. Tutaj model biznesowy z spółki Noawiis jest dosyć specyficzny jak na nasz polski rynek. Tutaj ta grafika myślę, że troszeczkę rozjaśni, o co tutaj chodzi. Nowawis chce robi, tworzyć farmy fotowoltaiczne. I co to znaczy stworzyć farmę fotowoltaiczną? To znaczy, że musimy zabiegać się o różnego rodzaju pozwolenia, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, różnego rodzaju właśnie decyzje środowiskowe. To jest tak naprawdę latanie po urzędach, latanie po spółkach energetycznych, takie prawne za załatwianie wszystko. Wszystkiego tak naprawdę to jest zbieranie dokumentacji, tak? czyli yy, taka farma fotowoltaiczna na pewnym etapie to jest po prostu teczka z dokumentami. I dopiero jak mamy te wszystkie dokumenty, to możemy wbić łopatę i zacząć budować tę farmę fotowoltaiczną. No i biorąc pod uwagę taki, e, taki cykl, jeżeli chodzi o moment, w którym chcę zrobić swoją farmę, do momentu, kiedy mogę ją e, odpalić, no to to może być, nie wiem, na przykład okolice dwóch lat. Z czego sama budowa, czyli ten moment odbicia pierwszej łopaty, nie wiem, co się tej łopaty czepiłem, ale powiedzmy odbicia pierwszej łopaty. Do momentu uruchomienia to jest tak naprawdę tylko kilka miesięcy. Duża większa część, dużo dłuższa część to jest właśnie to uzyskiwanie wszystkich różnych pozwoleń. I spółka Nowavis zajmuje się właśnie tymi pozwoleniami, dlatego że oni podpisali kontrakt z Iberdrolą. Iberdrola to jest taki, taka duża hiszpańska spółka. Zauważmy, oni działają w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii. Zauważmy, że. Biorąc pod uwagę te gigawaty w przypadku, w przypadku, właśnie iberdroli, no to jest naprawdę moc, i to jest duża moc. To jest duży, duży podmiot hiszpański, no myślę, że wysoką, nawet bardzo wysoką, bardzo wysoką kapitalizacją. I tutaj, biorąc, biorąc pod uwagę spółkę Nowawis, oni mają z nimi taką pewną umowę. I na mocy tej umowy Nowawis wyszukuje takie tereny, zdobywa te wszystkie pozwolenia po kolei, a w momencie kiedy trzeba wbić tę pierwszą łopatę, to oni to przekazują Iberdroli i Iberdrola to dalej, dalej robi. I teraz oni za co dostają pieniądze? Oni dostają pieniądze za każde kolejne warunki, za każde kolejne warunki, nie wiem, przyłączeniowe, decyzję środowiskową, czyli za każdy ten punkt, który ja tutaj wymieniłem, oni dostają kasę. Największym problemem są warunki przyłączenia, bo dzisiaj, biorąc pod uwagę, zresztą o tym sobie za chwilkę też powiemy, dzisiaj, biorąc pod uwagę Polskę, niestety, ale myślę, że wszyscy się zgodzimy, że nasze sieci przesyłowe są przestarzałe. No też tutaj jest problem odnośnie odbierania energii w dwie strony, ale myślę, że głównym problemem jest to, że one są, są przestarzałe, nie są dostosowane do fotowoltaiki przez co też może być tak, że na przykład budujemy taką farmę na zasadzie zbieramy tę teczkę z dokumentami, chcemy mieć warunki przyłączenia, więc mamy słup energetyczny, do którego chcemy się podpiąć. Idziemy do na przykład Taurona, bo Tauron powiedzmy zarządza tym słupem, tak? I Tauron nam mówi no niestety, ale nie ma tu warunków przyłączeniowych i nasz projekt tak naprawdę staje w miejscu. I to jest taki największy problem, jeżeli chodzi właśnie o e, ogólnie sytuację w przypadku farm fotowoltaicznych. Dlatego też za warunki przyłączenia oni dostają najwięcej kasy od tej iberdroli. Ale nawet w momencie, kiedy powiedzmy mają podpisaną umowę, mają decyzję środowiskową, mają warunki do zabudowy i mają informację, że nie będzie warunków przyłączenia, to oni już wcześniej dostali część kasy właśnie za, za te decyzje środowiskowe, za te warunki zabudowy i nie muszą absolutnie nic tutaj oddawać, tak? po prostu nie będą zarabiali dalej na tej, na tej farmie. Więc tutaj za warunki przyłączenia jest najwięcej, tej kasy, ale wcześniej też oni otrzymują te pieniądze właśnie od iberdroli. Taki myślę, że bardzo specyficzny model biznesowy, no bo oni tam nic nie budują. To też oznacza, że nie mają jakichś takich strasznie dużych nakładów inwestycyjnych, bo koszt farmy fotowoltaicznej, taki potężny, no to rozpoczyna się tak naprawdę od, momencie, od momentu wb no wbicia tej łopaty, o której już cały czas mówię, i sprowadzenia tych paneli, zazwyczaj z Chin. Pomimo tego, że te ceny spadają, no wciąż. Wciąż nie są, nie są jakieś bardzo niskie. I tutaj, biorąc pod uwagę, za ile oni mogą łącznie to wszystko sprzedać, no w tym momencie, biorąc pod uwagę rynek. No to taki jeden megawatt, takiego właśnie miejsca, gdzie możemy już rozpocząć tę budowę, możemy tę łopatę wbić, sprzedaje się za od 80 do 140 tysięcy euro, chociaż to trochę ostatnio spadło, ja myślę, że oni są w tym dolnym przedziale ze względu na tę taką długoterminową umowę. Podejrzewam, że to około 80 tysięcy euro za megawatt mogą dostać łącznie, tak, za jakby za, za wszystko, tylko oni są rozliczani z tych właśnie kamieni milowych. I w ten sposób to w nowawisie. W Nowawisie wygląda. Nowawis grup spółka niewielka, bo 82 miliony złotych kapitalizacji i biorąc, biorąc pod uwagę spółkę, oni tam weszli na, oni weszli na, na, na giełdę poprzez odwrotne, odwrotne przejęcie. I biorąc pod uwagę to, co się w tym momencie w spółce dzieje, no to wynika za trzeci kwartał. RT zrobiło taką rekomendację i taki, taką analizę odnośnie tych trzeciego kwartału, i mówią, że raczej nic ich tam nie zaskoczyło. Zauważmy: przychody 1,7 miliona, zysk netto, tutaj zysku praktycznie nie, nie było. Zysk EBIT, czyli ten operacyjny 0,6 miliona. Miliona złotych, no i mówią o tym, że w trzecim kwartale wartość przychodów generowały kolejne kamienie milowe zdobywane na projektach fotowoltaicznych. No i tutaj projekty, mamy wymienione projekty fotowoltaiczne. No tak naprawdę z tego oni żyją, tak? Oni zdobywają kolejne kamienie milowe i Bredrola im, im za to płaci. No i tutaj mówią, że raczej te wyniki są mniej więcej Mniej więcej spodziewane. W kolejnych kwartałach, naszym zdaniem, spółka ma duże szanse na zdynamizowanie przychodów finansowych, zdobywanie pierwszych pozwoleń na przyłączenia farm fotowoltaicznych do sieci. Jak mówiłem, z tymi przyłączeniami właśnie może być, może być problem, ale z tego też jest największa, największa kasa. Tutaj, biorąc pod uwagę samą, samą spółkę, no to patrząc na tę umowę z Iberdrolą. E, właśnie mówimy o tym, że w pierwszym etapie Iberdrola emitent postanowili realizować 8 projektów o łącznej mocy około 350 MW, później to jeszcze, e, później to jeszcze mają, mają trochę rozszerzyć. Umowa jest zawarta do dnia 31 grudnia 2027 roku. Roku i jest tutaj, myślę, że duża szansa na to, że będzie przedłużona ta umowa. Zresztą ja też kiedyś miałem wywiad z, z, z zarządem spółki Nowavis. I oni tam dokładnie to wszystko, wszystko tłumaczyli. Powiedzieli, że spodziewamy się istotnego skoku, istotnego skoku, przychodów 50 minut, ale rozmawiamy tam i o spółce, i o rynku. Oczywiście link do tego filmu też będziesz miał w opisie, w opisie tego, do tego odcinka. No i biorąc pod uwagę grupę Novabis oni też u siebie mają chociażby taką spółkę jak Volt. W akcjonariacie, jeżeli sobie. Zobaczymy, no to tam jest 56%, właśnie Nowawis. I teraz Volt rozpoczął przegląd opcji strategicznych. Tak naprawdę no, tam trochę był problem z tym Voltem, co oni mają teraz, teraz robić. Zdecydowali się na przegląd opcji strategicznych. Podejrzewam, że szybko się raczej nie dowiemy tego, jaki jest ten, ten efekt. Także tutaj akurat trzeba uzbroić się, w, uzbroić się w cierpliwość. No a skąd ten wzrost, jeżeli chodzi o spółkę? No bo tutaj żadnych nowych wyników finansowych absolutnie nie było, ale było coś innego, była rekomendacja. Od Ease Value Research i ta rekomendacja była bardzo wysoka, bo 4,30 oni w tym momencie są po ile? Po, po 2,35. No, wcześniej byli po 2,15, więc to spowodowało ten mocny wzrost. Tylko pamiętajmy, to jest spółka mała i ta płynność też tam nie jest najwyższa. Więc zrobienie takiego wzrostu o 12% wcale nie jest trudne, nawet dla dużego inwestora indywidualnego na, na takich spółkach ma, niewielkich, mało płynnych. No i pytanie, tam tak naprawdę, co oni tutaj napisali. Bo, bo myślę, że to jest najbardziej istotne, a nie jaką dali konkretnie wycenę, przynajmniej ja zawsze tak na to, na to patrzę, no to mówią właśnie o tym, że mają ten, ten projekty z Iberdrolą, i, i tutaj mówią, że z Iberdrolą w tym momencie mają podpisane umowę na o tutaj jakoś mi się dziwnie to zaznacza. Na 460 na 460 MW. Tutaj biorąc pod uwagę jakieś przewagi, no to mówimy o tym, że w Polsce wciąż około 70% całej energii jest z, z paliw kopalnych. No, a ze względu na Unię Europejską musimy się zmieniać, więc to też jest no, jakby kolejna pozytywna informacja właśnie dla, dla, dla grupy Nowawis, Nowawis Group. I też biorąc pod uwagę spółkę, no to mamy tam. Informacje o dywidendzie, bo spodziewamy się tutaj dywidendy do 50% rocznego zysku netto z 2023 roku. Oni mają na przeznaczoną znaczy politykę dywidendową na lata 2023-2025 w kwocie stanowiącej co najmniej 50% zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Tak to, tak to określono. No więc tutaj myślę, że okolice tych 50% rzeczywiście są, są, są realne. Biorąc pod uwagę samą spółkę, no to, no to tak, patrząc tutaj na jakieś istotne elementy, może trochę powiększę, bo tak średnio to widać. Z mocnych stron na pewno jest to, że mają właśnie tę umowę z Iberdrolą. Ogólnie biorąc pod uwagę tę, te farmy fotowoltaiczne, na razie jakby oni robią je głównie dla Iberdroli, ale w przyszłości też będą robili je dla, dla siebie. No z minusów na pewno jest to, że właśnie akcje nie są płynne to, co, to o czym wcześniej ja tutaj mówiłem. No, i biorąc pod uwagę samą spółkę, no, też te zagrożenia, i zdecydowanie moim zdaniem najważniejszym zagrożeniem to są problemy z warunkami przyłączeniowymi. No, bo te warunki przyłączeniowe, no, jednak w Polsce z, z nimi jest duży, duży problem. Zresztą, nawet to można zobaczyć. Liczba odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w latach 2019-2022, jak mamy duży skok. Od roku 2021 do 2022. No oczywiście tam jest więcej ogólnie liczby tych, tych prób, tych przyłączy, więc to jest logiczne, że też będzie większa liczba odmów, no ale tutaj też mówimy o tym, że z danych i informacji Ministerstwa Klimatu w tym roku to jest to jest z artykułu z 23 roku, czyli bardzo aktualny. Ty, w tym roku 60 do 80% nawet wniosków jest jest odrzucana, więc to jest myślę, że dosyć istotny problem, nawet no, bardzo istotny problem, jeżeli chodzi ym, o Iberdrole. czy oni rzeczywiście będą mieli y, kolejne będą tutaj mieli kolejne kamienie milowe wykonywane, czy jednak y, czy jednak nie? No myślę, że to jest coś nad czym należy się y, troszeczkę, troszeczkę tutaj zastanowić. Przechodząc też dalej, w tym, w tym raporcie tutaj mamy informacje odnośnie, odnośnie konkretnych tutaj farm fotowoltaicznych. Widzimy, jak to w tym momencie wygląda, i ten no, planowany rok, kiedy jakby zakończy się to wszystko, w dużej mierze to jest rok 2025. Więc w tym 24 nie miałem jakoś strasznie, strasznie, dużo zakończenia, no ale z drugiej strony oczywiście jakieś warunki przyłączeniowe, liczymy na to, że w tym 24 one już się pojawią, tak, zauważmy już przychody z niektórych farm są i to są duże, prawie 5, 5 milionów, tutaj w pelenie to jest wszystko pokazywane, więc tutaj no te najbliższe, najbliższe lata według tego raportu powinny być dobre ale znowu odsyłam do tego, że z tymi warunkami przyłączeniowymi naprawdę nie będzie lekko i o tym tutaj trzeba pamiętać, tutaj biorąc pod uwagę jakieś, jakieś prognozy finansowe no to też oni właśnie tutaj mówią, że około 80 tysięcy euro za megawatt to, to może być ta cena, którą otrzymuje spółka Nowavis, jeżeli mówimy o całkowicie tym, tym koszcie no i tak, 460 megawatów zakontraktowane jeżeli doprowadzą to do budowy w 2027 roku, no to dostaną 37 milionów euro, z czego 4 już zostały zapłacone, więc tutaj mówimy o tym, że, że jeżeli chodzi o spółkę, no to to są fajne pieniądze, ale jednocześnie też informują o tym, że, że jednak ryzykiem właśnie jest to, że, że w Polsce, jeżeli chodzi o te Przyznanie warunków przyłączeniowych do sieci, no wynika z nierozwiniętej sieci energetycznej. No i tutaj może być dosyć istotny problem, właśnie jeżeli chodzi o te, o te warunki przyłączenia. No, tego bym się jednak tutaj troszeczkę obawał, obawiał, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Nowavis. Tak naprawdę to jest takie największe ewentualne, największe tutaj zagrożenie w przypadku, w przypadku spółki Nowavis, no bo jakichś innych takich strasznie dużych dużych tych, tych zagrożeń ja przynajmniej w tym momencie nie widzę. Mówią nawet o tym w raporcie, że emitent nie ma wpływu na czas otrzymania tych dokumentów, chodzi tutaj o warunki przyłączenia i dokłada staranności, aby procesy miały możliwe krótkie terminy. W przypadku przeciągania się procedur może zaistnieć sytuacja, w której w czwartym kwartale 23 nie będzie możliwe zaliczenie poszczególnych kamieni milowych do projektów, nie będzie możliwe zaliczenie odpowiadających im wpływów z umowy deweloperskiej do przychodów grupy. Bo tutaj też jak oni dostają ten kasę od Iberdroli, to to jest rzeczywiście cash, tak? czyli to, że oni mają tyle przychodów, to oznacza, że też cashu tyle, tyle dostali. No oczywiście mają jakieś tam swoje koszty, ale często jest tak, że w przychodach coś mamy, a tutaj w z rachunków przepływów pieniężnych jest pustka. Tutaj absolutnie, absolutnie tak nie ma. Gdybym miał właśnie wymieniać jakieś potężne zagrożenia, znaczy największe zagrożenia, no to to jest właśnie warunki przyłączeniowe. Czy dostaną, w ilu procentach właśnie farmy dostaną te warunki warunki przyłączeniowe? No nawet jeżeli nie będą dostawać teraz najbliżej jakoś dużo warunków przyłączeniowych, to no też z innych projektów będą mieli te kamienie milowe, więc jakby o pieniądze tutaj się absolutnie, absolutnie nie boję, tylko musimy pamiętać, że tutaj może wystąpić na przykład kwartał, w którym dostaną jakieś warunki przyłączeniowe w kilku farmach. I będzie bardzo duży skok wyników, tak samo może być kwartał, w którym nic nowego się nie wydarzy, żadnego kamienia milowego nie spełnią. I będzie duży spadek wyników, więc tutaj my musimy się na coś takiego na coś takiego tutaj e, przygotować. I to wszystko, co miałam Ci dzisiaj do przekazania. Przypominam jeszcze o mojej zamkniętej grupie na Facebooku. Tylko do dzisiaj, do końca dnia jest możliwe dołączenie. Później ta możliwość będzie zamknięta. Myślę, że fajnie tam rozmawiamy o konkretnych, poszczególnych spółkach, tak merytorycznie, gdzie wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami. Ja za dzisiaj dziękuję, standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się.